W dzisiejszym odcinku IT Morning Automaty, jakie są ich limity, Prosty wstęp do C Sharpa, Zoom i nowy pomysł. I na końcu AI, które potrafi wymazać was z filmiku, to jest potęga. Ok, zaczynamy. Ym. Zanim przejdziemy do dzisiejszych materiałów, chciałem przypomnieć o jednej rzeczy. Mam bloga, który się nazywa The Broken Test. Podejrzewam, że za jakiś czas będę go jego imię zmieniał, żeby było zgodne z nazownictwem IT Morning. Jest to mniej więcej trochę projekt, na którym obecnie pracuję. Więc między innymi, jeśli znacie kogoś, kto jest specjalizuje się w personach brandingu, to spokojnie możecie mi go polecić, bo ja właśnie sobie kogoś szukam, żeby umówić się na spotkanie i po prostu przedyskutować, jak pewne rzeczy poukładać. Anyway, wracając do tematu. Pod wczorajszym wideo pojawiło się bardzo ciekawe pytanie, czy gdzieś kiedyś coś pojawiło się w odcinku. Niestety YouTube nie ma za dobrego wyszukiwania. YouTube praktycznie, jeśli mam jest coś w linkach, w opisie, nie ma tego w tytule, to tego nie znajdziecie. Jak widzicie, moje tytuły są też takie dość różne, więc jeśli chcecie poszukać coś, co kiedyś było i wam świta, że coś było, Najlepszym miejscem jest przejść właśnie na bloga do kategorii IT, bo ja pod koniec każdego tygodnia, w formie jednego artykułu, wrzucam wszystkie linki z danego tygodnia. Więc jest tego tutaj sporo. W tej chwili się zbierały trzy kartki, i moim zdaniem to jest najlepsze miejsce, żeby właśnie szukać jakichś starych materiałów. Ja, jak sam, chcę się odnieść do jakichś starych materiałów, zaczynam szukanie tutaj. Chodzi mi po głowie, żeby może zrobić jakąś taką stronę z wyszukiwarką, żeby bardziej to ułatwić, ale na razie nie mam jeszcze pomysłu, jak to specjalnie ugryźć, więc póki co to działa. Skoro już jesteście, to możecie się spokojnie zapisać do newslettera. Tutaj mamy, żeby po prostu dostawać te maile z powiadomieniem, no po prostu na no maila, że takie odcinki były w tym tygodniu. Oczywiście najbardziej mi zależy, żebyście byli tutaj na YouTubie. Ale jakbyście chcieli mieć jakieś, właśnie takie wglądy, te przypomnienia, to tam możecie zerknąć. Ok, czas zaczynać. Naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest: czy są limity automatyzacji testów? Przyznam się szczerze, bardzo istotne pytanie, ale moim zdaniem autor zabrał się od tego kompletnie ze złej strony. Dlaczego? On tutaj zaczyna jakieś takie dyskusje, yy, po prostu co to w ogóle jest automatyzacja, dlaczego, akurat odpowiedź na pytanie dlaczego jest istotne. Ale no, do czego to się sprowadza? No, że po prostu próbujemy wpierw zdefiniować czym jest automatyzacja i czym nie jest automatyzacja. I mam duże dylematy co do jego definicji, nie jestem przekonany. Yy, bardzo się zgadzam z punktem, że to no nie ma po prostu, yy, on tutaj nazywa Magic Bullet Solution. Co wydaje mi się, termin poprawny jest Silver Bullet. Chyba się obecnie używa Silver Bullet. Jakkolwiek Magic Bullet by mi bardziej pasowało, wydaje mi się, że artykuł, do którego nawiązuję, to było There is no Silver Bullet. No, anyway, więc. Duże opisywanie, czym jest ta automatyzacja. Co w sumie się nie mam aż tak dużego problemu. Bo ja też miałem artykuły, gdzie mi wyszło praktycznie połowa artykułu opisanie sytuacji, żebyśmy mieli wspólne zrozumienie. I tak naprawdę wchodzimy nagle w limity, limity, i nie jestem pewien, czy to są limity, to są ryzyka, to są problemy, bo no wiesz, no, co on mówi, i się w pełni zgadzam, że jak napiszemy test, to test tak naprawdę nie jest skończony. Trzeba go utrzymywać, trzeba robić tamto, trzeba robić to. No okej. Okay. Ale czy to jest limit? Nie czuję tego. Tak samo stwierdzenie, że pisanie testów automatycznych jest, no po prostu time sinkiem, czyli kosztuje strasznie dużo czasu. Jak robisz to źle, tak. Jak dobrze zrobisz sobie proces, wyrobisz sobie nawyki, to będzie to działało szybko. Tak samo można powiedzieć, że testy manualne, to jest time sink, bo po prostu trwają, trwają, trwają w porównaniu z tego jaką wartość przynoszą. To jest dyskusyjne. A już na temat tego, wszyscy ja akurat typu, tym punktem się zgadzam, bo dla mnie nie checking is testing. Jest taka stara dyskusja: testing versus checking. To się sprawdza do tego, że fani Bacha i Boltona mówią, że automatyzacja to nie jest testowanie, to jest sprawdzanie. I ja jestem właśnie te zdania, że tak naprawdę, no i co z tego, skoro sprawdzanie jest częścią testowania, więc testowanie jest sprawdzaniem. Więc sprawdzanie jest testowaniem. Ogólnie? Yy. Dlaczego ten artykuł tutaj trafił? Bo to jest bardzo interesujący temat do przegadania, ale uważam, że autor zabrał się od niego kompletnie ze złej strony. I tak na szybko chciałem pomyśleć, jakie ja widzę limity w automatyzacji. I takie trzy rzeczy, które mi najbardziej przychodzą, to jest, to jest to, że tak jak on trochę mówi, no automatyzacja nie jest człowiekiem, nie przetestuje wszystkiego, ale bądźmy bardziej szczegółowi. Czego automatyzacja nie przetestuje? Nie przetestuje, tego, do czego jej nie przewidzieliśmy, by przetestowała. Czyli tak długo, jak nam ścieżka działa, jeśli nie zaprojektowaliśmy jej, by patrzyła wizualnie, że wszystko wygląda ładnie, się zgadza, ona nie będzie tego robiła. Oznacza to, że trzeba być bardziej no, yy, ustawionym naprzód. Musimy się przemyśleć wszystko z przodu. To jest taka jedna duża rzecz, która mi przychodzi do głowy. Kolejną rzeczą, którą jest szczęście, ja bym nazwał limitem, to jest to, że ona nie nauczy się. Jeszcze nie mamy AI na tym poziomie, ale pogadamy sobie o tym, jak postępy. I chodzi o to, że jeśli coś nam nie będzie działało, to po prostu nie będzie nam działało. Nie będzie tak, że człowiek się spojrzy na to, człowiek może zobaczyć, OK, mamy już był scenariusz. Tutaj automatyzacja wymaga dużej opieki. To się zgadzam. A wy? Jakie macie przykłady? Bo jest tych limitacji. to w sumie bardzo dobry temat do przegadania. Może warto zebrać takie rzeczy, no bo też klienci wszędzie chcą automatyzacji, a nie wiedzą w co się ładują. Te rzeczy teraz, jak właśnie tak na szybko sobie myślę, coraz bardziej się przekonuję do argumentów, ale nie jestem pewien, czy bym uznał to za jej dalej limitację, czy to bardziej za no po prostu tematy, które trzeba wiedzieć, jak to działa. Nie wiem. A wy co tym myślicie? Bo naprawdę tutaj tak mam dużo różnych myśli na ten temat. Idąc dalej, yy, bardzo ciekawy artykuł, taki kompletnie bazowy, jeśli chodzi o C Sharp. Jest to takie piękne pokazanie rzeczy, co się dzieje na może nie niskim poziomie, ale na takiej podstawie. Yy, jest to po prostu autor opisuje takie bardzo podstawowe rzeczy, czyli jak wygląda to, że C-Sharp jest silnie typowalnym i jest no tak zwanym type-safe, czyli nie mamy wskaźników. Dyskutuje także o tym, jak wygląda mniej więcej dziedziczenie, jak wygląda ten system object, czyli ten nasz najbardziej bazowy obiekt. No i także omawiać, jakie są typy wartościowe, jakie typy referencyjne. Jak wyglądają te implicity, nule i taki lekki słownik. Jest to bardzo fajna taka rzecz, jak wchodzimy w C-Sharpa z innego języka, żeby zobaczyć te najbardziej podstawowe rzeczy. Więc, jeśli robicie w Java i chcecie się przerzucić do C-Sharpa, moim zdaniem ten artykuł jest dobrym punktem wejścia. Naprawdę polecam. No, to się musiało wydarzyć. Chyba nawet się z tego śmialiśmy w którymś z pierwszych odcinków. Że w obecnej sytuacji, przy tym wszystkim online, yy, tylko czekać aż Zoomy, Hangouty i tak dalej zaczną kasować zarobienie spotkań online w ich narzędziach. I do tego dochodzi. Narzędzia właśnie takie jak Zoom, chyba Facebook też już to ma, mają opcję sprzedawania wejścia do pokoju. Czyli wystawiamy pokój na nasze szkolenie i tak dalej, i po prostu, żeby ktoś mógł do niego wejść, musi opłacić. Oczywiście, my dostajemy część tych pieniędzy. Nie ma tych przedstawionych podziałów, jak to faktycznie wygląda. Była dyskusja, że Facebook zrezygnował z kosztów do sierpnia przyszłego roku, mi się pomysł bardzo podoba. Fajna sprawa. Wygląda to dość ciekawie. Tylko pytanie, jaki będzie ten podział kosztów? Bo jeśli ja na przykład powiedzmy, chciałbym wystawić czysto teoretycznie, nie planuję na razie nic. Wystawić do Was szkolenie za 50 zł. Powiedzmy tak jakiś meetup, 50 zł. Cena w miarę OK. I powiedzmy, że przez 100 osobach, by mi się zwróciło. Ale jeśli nagle okazuje, że oni biorą ode mnie 30%, no to żeby to cena mi się opłacała, to bym musiał chyba coś koło 60-70 zł wystawiać. Liczę bardzo na szybko w głowie, więc wiecie, to nie do końca tyle. Nie wiem, czy byśmy wtedy byli już chcieli się zdecydować. No, bardzo ciekawa sprawa. Ale sprowadzone są do tej samej dyskusji, co Apple vs Epic i koszty. Ostatnią rzeczą na dzisiaj jest coś, co jak się dowiedziałem, nie jest super nowe. A wiecie co, wyciszę to i wam puszczę. E, o co chodzi? E, jest jakiś algorytm AI, który działa na tym sprawie, że możemy wymarzać coś obrazu i on na bazie kontekstu będzie starał się go uzupełniać. Jak widzicie, tutaj właśnie naprawiają budynek, e, żeby po prostu naprawić zdjęcia, czy wymazujemy jakieś zbędne rzeczy. Jak się okazuje, poszło to krok dalej i teraz obecnie już można wymazywać jakieś no, z, z, postacie z rysunków, jak się je dobrze zaznaczy, czyli mamy nagranie i chcemy usunąć człowieka. Tak, to jeśli zaznaczymy tego człowieka i zaznaczymy jego cień, to zostanie on pięknie usunięty. W tym wypadku ktoś zapomniał usunąć cienia i dlatego cień został. Ale co mnie najbardziej zdziwiło, jak pójdziemy kawałek dalej, to jest. Um, o. Obrazek jest taki mały i AI dobudowało całą resztę na zewnątrz. Niesamowite. Wow. Po prostu wow. Dalej jestem pod wrażeniem. Widziałem jeszcze ten filmik, ale no. Wow. Dobra, trzeba to zapozować, żebym nie dostał jakiegoś tutaj właśnie przywłaszczenia sobie materiałów cudzych. Czy Ym... to wiem, może jesteśmy naprawdę blisko AI piszącym za nas kod. Tak jak to było przewidywane wczoraj. No cóż. Na razie to wszystko. Jeszcze jesteśmy potrzebni, więc nie zapomnijcie pomóc mi przez komentowanie, lajkowanie i subskrybowanie. Do zobaczenia jutro.